Podczas wywiadu w Radiu Z Daniel Obajtek, prezes polskiego koncernu naftowego Orlen, stwierdził, że jest szansa na to, by paliwo na stacjach kosztowało 5 zł za litr. Dopytywany o dokładniejszą datę obniżki ceny benzyny, nie był jednak w stanie podać nawet przybliżonego terminu. Prezes Obajtek taką decyzję uzależnił od sytuacji rynkowej w branży paliwowej. Za kluczowy dzień dla znaczących podwyżek cen benzyny uznaje się 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Dzisiejsze ceny są trochę niższe, jednak powrót do poziomu 5 zł za litr benzyny wydaje się już niemożliwy. Aby obniżyć cenę swojego elektrycznego Mustanga Mach-E, Ford w niedługim czasie wprowadzi do oferty egzemplarze z nieco innymi akumulatorami. Obok baterii niklowo-kobaltowo-magnezowych, Ford planuje użycie również akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. Są one tańsze o około 40%, bardziej trwałe, można je szybciej ładować, ale mniejsza gęstość energii oznacza krótsze zasięgi. Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe trafią zarówno do Mustanga Mach-E, jak też i do elektrycznego pick-upa F-150 Lightning. Z dniem 9 marca Autostrada Wielkopolska, operator autostrady A2 podniósł cenę za przejazd odcinkiem od Konina do Nowego Tomyśla. Dla pojazdów osobowych kategorii pierwszej podwyżka o 2 zł na każdym punkcie poboru opłat oznacza, że przejazd 150-kilometrowym odcinkiem kosztuje 84 zł. Przejazd całym odcinkiem A2 zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską, czyli od Konina do Świecka, dla kierowcy auta osobowego oznacza wydatek 102 zł. Producenci samochodów coraz głośniej sprzeciwiają się unijnym planom zakazu rejestracji nowych aut spalinowych począwszy od 2035 roku. Giganci motoryzacyjni starają się przekonać unijnych urzędników, że alternatywą dla elektryków mogą być paliwa syntetyczne. Paliwem syntetycznym szczególnie zainteresowani są producenci aut supersportowych i luksusowych, tacy jak Porsche czy Ferrari. Nad paliwami syntetycznymi pracują również Mazda oraz Renault. Francuzi nawiązali kooperację z Saudi Aramco, współwłaścicielem rafinerii w Gdańsku. Tesla po raz drugi w tym roku obniżyła ceny niektórych swoich elektrycznych modeli dostępnych na terenie USA. W przypadku modelu S obniżki sięgają $5000, co przekłada się na cenę bazowej wersji w wysokości $90000. Flagowy SUV model X potaniał o $10000, a więc podstawowa odmiana kosztuje teraz okrągłe 100 tysięcy. Z początkiem roku amerykański producent skorygował na szczęście w dół ceny najpopularniejszych modeli w Europie. Tesla Model 3 kosztuje w Polsce niecałe 220 tysięcy złotych. Max Verstappen zespołu Red Bull Racing wygrał pierwszą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 rozegraną na torze Sakir w Bahrajnie. Na drugim miejscu finiszował jego zespołowy kolega Sergio Perez. Największą niespodzianką tegorocznej inauguracji sezonu Formuły 1 było trzecie miejsce Fernando Alonso. Po pasjonującej walce Hiszpan okazał się lepszy od swojego rodaka Carlosa Sainza, który musiał zadowolić się czwartym miejscem.